Pytanie, czy to dla ciebie jest kolejna rocznica, czy jakaś szczególna granica ta 60? Absolutnie granica. Od nowego roku już o tym jakby najpierw się przydołowałem, bo tak jak mi kiedyś Marek Niedźwiecki powiedział, pamiętam, jak przy okazji jakiegoś wywiadu coś tam, jakieś było tematy o wieku i tak dalej. Ja mówię, słuchaj Marek, ja w ogóle jak miałem 50, to taka balanga w ogóle, taki, w ogóle niektórzy już moi kumple przy 50 mieli takiego jakiegoś lekkiego doła, ja mówię, o co chodzi? A on mówi, zobaczysz przy 60, on tak mówi. Także chłopaku mówi tak, enjoyuj, baw się oporowo, bo przy 60 będzie inaczej. Ale tak ja mówię, i tak ciągle mi te słowa gdzieś tutaj w głowie zostały i tak, wiesz, minął Sylwester, 8 teraz, 2, 3, przyszedł rok. Ja tak mówię, to już jest takie, wiesz, no kiedy, wiadomo, że jak mamy 20 lat, to myślimy, że jesteśmy nieśmiertelni, bla, 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 ale to jest taki konkret, że no to już jest biologia, nie oszukasz. No tak sobie myślisz, wiesz, no. Wiesz, 15, 20, nie wiadomo. Z medycznego punktu widzenia okres nie między wiemy. 60 a 65 rokiem życia nazywamy starością. No i zasmuciłeś tam. Wiesz co, nie, no z jednej strony tutaj... Idziemy, wiesz, na tym samym wózku, więc. W związku z tym, że wiesz, zespół, który to mam na bluzie, wydał płytę w zeszłym tygodniu i po prostu ta płyta ma poważną energię i nie wiadomo, że teoretycznie, wiesz, Keith Richards nie powinien żyć w latach 70. już, tak mówiono wtedy, ale nie, wiesz co, to mnie w jakiś sposób dopinguje, że ci kolesie, których no ja lubię dalej i słuchałem i dalej słucham, czyli Bob Dylan, czy Bruce Springsteen, czy to mi, no to mnie buduje, że po prostu można, ale z drugiej strony taki jest konkret, że tak patrzysz 6 dych i mówisz, no wiesz, 15, 10. Tak aktywnie to pewnie z 10. Ale nie wiem, bo to wiesz, no nie wiem, 20, no nie wiem. Ty, Krzysiek Materna za parę dni będzie miał 75. rocznicę, robi imprezę w Szczecinie, na którą mamy jechać. Ale ja nie mówię, to wiesz, tylko pytałeś mnie o sytuację, Kuba, tej graniczności. Tak, tak. Zapytałeś mnie, ja ci poważnie odpowiadam, że to nie jest tak, znaczy przynajmniej nie wiem, no pojechałem do mamy, do Częstochowy, mama ma 84, jest w całkiem niezłej formie. Mówię, mamo, naprawdę pojechałem z takim jakby, wiesz, no chciałem się sobie z nią pogadać, nie tak po prostu, żebyśmy sobie wieczorem pogadali i spałem w domu, w którym dawno nie spałem, bo zawsze jak przyjeżdżałem, to raczej był hotel czy coś. Spałem po prostu w tym łóżku, w którym jakby jako małolat spałem. I mówię tak, mamo, wiesz, no mam doła, nie? A ona mówi, synu, co ty? To mówię, mam doła, bo 60 w tym roku. Ale mówi Zygmusiu, no przecież mogło cię nie być. No w ogóle jesteś tu, żyjesz. A w wieku 55 mogłeś odejść, nie? A z drugiej strony, no ja wiem, no jest to straszna energia do przodu. Ale mówi, co ty gadasz? Ja mam 84, jeżdżę samochodem, robię sobie sama zakupy, po prostu sama się ogarniam i jak mówię, no jak mama tak mówi, wiesz, no... Powiem ci coś bardzo mądrego, znaczy tak mi się wydaje. W końcu to nie o ilość lat chodzi w życiu, tylko o ilość życia w tych latach i myślę, że i ty, i Piotruś, i ja na to narzekać nie możemy.